No siemanko, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z gry Humankind. No, będziemy kontynuować tutaj sobie oczywiście rozgrywkę Persami. Ja wczytam, o, save po zdobyciu Memphis. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku no, wygraliśmy tutaj wojnę z Egipcjanami. Teraz będziemy zawierali z nimi ten traktat pokojowy. No, także tutaj będziemy musieli jak najwięcej wynegocjować. Zobaczymy, jak pójdą te negocjacje tego traktatu pokojowego. No i myślę, że później ruszymy chyba gdzieś dalej. Na południe, tak mi się wydaje. Bo powoli, że tak powiem, w tym miejscu, gdzie jesteśmy na mapie, nie mamy już za bardzo co zdobywać. Więc myślę, że będziemy musieli gdzieś ruszyć w jakieś nowe miejsca. Bo zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie. To jest okupowane wszystko przeze mnie, widzicie? No i to jest moje. Będę musiał chyba na tą hurikangę uderzyć. O, tutaj celtowie? Aha, bo ci hetyci po prostu przeszli w celtów. Rozumiem. No dobra. Tych kreteńczyków też może zaatakujemy w końcu. No zobaczymy. Czyli ja w zasadzie cały Egipt okupuję, jak dobrze widzę. Chyba, że tu na południu gdzieś są. Właśnie tutaj jeszcze będę musiał przejść, zobaczyć, co tam jest. No dobra. Aha, brak trwającej budowy mamy w Hattuszy. No w Hattuszy co by tutaj zrobić? Sprawdził jeszcze, ile my mamy jeszcze punktów badań. 21,4. Trochę mało mamy. Ja bym właśnie chciał mieć więcej tych punktów badań. Aha, Aszur, brak trwającej kolejki budowy. Pałac Satrapy ostatnio zbudowaliśmy. Ale zobaczcie, jak mało mamy stabilności. 52 tylko. Malutko. Może zbudujmy, kurczę, studnie. Nie wiem, czemu tak mało stabilności mamy, szczerze mówiąc. Ale zbudujmy studnie. Zobaczmy te inne miasta, tak z ciekawości. Tu mamy 67, ale ma spadać na 37. Coś nam tutaj ludność zaczyna być niespokojna, ale to być może też jest wynik, kurczę, tej naszej wojny, którą prowadzimy. Tu mamy 52 docelowo mieć tej stabilności. Kurczę, mało tej stabilności, naprawdę. No nic, chyba tutaj, aha, straż miejska, w straż miejską możemy pójść, ale to... Nie no, też chyba pójdziemy tutaj w takim razie w te studnie. Dobra, no i dajmy koniec tury. O, zwycięstwo w wojnie jest blisko. No dobra, a więc jest, warunki kapitulacji. Wymuś kapitulację, przekaż Memphis, Alhibę, Niamien. Się zastanawiam, czy Memphis wziąć. Niamien na pewno weźmiemy, bo to jest to najbliżej nas i tu ono ma herbatę. Wasalem nie dam rady zrobić, bo zobaczcie, mam 130 punktów zwycięstwa, 150 musiałbym mieć, żeby jej wasalem zrobić. Aha. Oho, Alhiby nie mogę wziąć. Chyba, żebym wziął Memphis, to dopiero wtedy mogę wziąć Alhibę.
Albo możemy, dobra, możemy wziąć Niamien i Alhibę. Niamien na pewno wezmę. Ale kusi mnie też, żeby wziąć Memphis, wiecie? Tylko kurczę, trochę się boję, że mi się to państwo moje nie rozpadło, bo ja mam teraz mało tej stabilności. Się kurczę trochę boję, wiecie? Ale z drugiej strony, no jak weźmiemy te dwie, no to też będą mocno osłabieni, nie? Mam zagwozdkę, co tu wziąć? Kurczę, kusi mnie strasznie to Memphis, ale boję się. Boję się, że mi stabilność spadnie, wiecie? Jakoś bardzo. Ale kurde, no chyba musimy tak zrobić, no bo musimy mieć też kolejne miasto już powoli. No i Memphis na pewno będzie dużym wzmocnieniem dla nas. Dobra, nie, zróbmy tak. Raz się żyje. No to Egipcjanie praktycznie są zniszczeni, można powiedzieć. No... Praktycznie są w tym momencie. O, super. Gwiazdka epoki. Praktycznie są w tym momencie, no, zdemolowani, no bo jeśli ja przechwyciłem im Memphis. Jak widzicie, mam czwarte miasto, no to jest grubo. Jak tutaj Memphis wygląda w ogóle? Uuu, zobaczcie, ile funduszy ma Memphis. No, opłaciło się, kurczę, to wziąć, bo naprawdę duży zarobek będzie. Nauka plus 12. Zobaczymy w ogóle, jak teraz na nauce też to wygląda. No, 33, no to też spoko, to mi da też fajne odkrycia będą. Dobra, to jednak to Memphis może dobrze było wziąć. Tu mają Teby teraz Egipcjanie, no ale to wiecie, to oni już są odcięci od świata tak naprawdę, bo tutaj wszystko jest moje. Ten Niamien to chyba damy do Niniwy, dołączymy, tak mi się wydaje. Jak myślicie? Chyba do Niniwy damy, nie? Miasto trzyma karę do stabilności. Dobra, na razie nie przyłączajmy może w ogóle. Ile mnie ciekawi też... Aha, 43 nam spadnie na 43. Ta stabilność. To też musimy coś tutaj wymyślić, żeby stabilność podbić. Garnizon chyba jedynie tylko. Tutaj coś daje, jakiś bonus do stabilności. Reszta, widzę, wszystko niszczy stabilność niestety. Chyba że obelisk bogów postawimy, no to jeszcze to ma jakiś sens. Albo świątynię Artemidy, bo to nam też, widzicie, da bonusik. Tylko że to już buduję tutaj w jednym tym i nie wiem, czy to będę mógł. Nie wiem, czy to można w różnych miastach budować, bo to ja już, widzicie, tutaj buduję. Dobra, to zbudujmy obelisk bogów. Tak na wszelki wypadek.
Ja wiem. Tutaj? A tu nawet możemy sobie zbudować, przecież to nie ma znaczenia. Ale to poletko od Memphis mi się podoba, wam powiem. Fajne jest. Dobra, tu zbudujmy może. Podoba mi się Memphis, fajnie rozbudowane. To opłacało się przejmować to miasto. Dajmy może tych wojowników póki co do tego miasta. Co to jest? Co oni od nas chcą? Poprawę naszych relacji, no ale co ty chcesz w zasadzie? Agresywne działania są całkowicie zabronione. W sumie możemy to przyjąć, wiecie, no. I tak oni są praktycznie zniszczeni. Ale nie, po co? Po co? Oni i tak mnie nie zaatakują przecież. Co najwyżej ja mogę ich zniszczyć do reszty. Także odmówmy. Tu sobie połączymy. I koniec tury. O, wzrost ludności w Niniwa. Hydrologię opracowaliśmy elegancko. O, hydrologia, akwedukt też będzie dawał stabilność. Spoko. To może gdzieś te akwedukty też pobudujemy. I kurczę, żeglugę, wyprawy handlowe, biuro celnika, no, 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 to są ciekawe rzeczy. Dobra, dajmy tą żeglugę może. I ta armia niech nam tutaj kurczę stacjonuje. Okej. No i teraz kurczę będziemy przyspieszać z tymi turami, bo tu budujemy te studnie. To i tak nie ma co robić. Inaczej na mnie patrzą, no spoko. Niech sobie patrzą jak chcą, mam to gdzieś tak naprawdę. Też niedługo chyba przejdziemy do kolejnej epoki, bo zobaczcie, mam już 4 gwiazdki tej epoki klasycznej. No ale tutaj, jak widzicie, nie wiem, czy ci brązowi już nie przeszli czasem tam do kolejnej epoki, bo to dziwne, żeby nie mieli żadnych gwiazdek, a byli tak wysoko. O, gwiazdka rolnika, spoko. No, także zbliżamy się do przejścia też do kolejnej epoki tutaj. I have something here that should please us both. Oni pakt o nieagresji mi ciągle proponują. Nie wiem po co. You do intrigue me. Zaniepokojeni. No kurczę, no cefam. Boją się twojej siły. Istnieje duża szansa, że ulegną twoim żądaniom.
No, dostaliście bęcki, sami wypowiedzieliście mi wojnę. Kurczę, no ja nie wiem, co z tymi Egipcjanami jest nie tak. Przechwyciłem im Memphis i tutaj Niamien i bardzo dobrze. Bezczynne miasto. O, Aszur, czyli tutaj została zbudowana biblioteka. Bardzo dobrze, będę miał 100 stabilności. I co tutaj możemy, kurczę, zrobić? Może dzielnicę badawczą? Czy rzemieślniczą? Dobrze stoimy z kasą, dobrze stoimy z wpływami. W ogóle teraz, kurczę, wyrastamy na jakieś niesamowite tutaj imperium. Dajmy badawczą dzielnicę, myślę. Tutaj dajmy. Dobra, czyli dzielnica badawcza w Aszurze. Osławiony ogier. U progu nowej epoki, w uznaniu za twoje legendarne rządy, mieszkańcy miasta Memphis, słynącego ze wspaniałych romaków, dostarczyli podarek. Legenda głosi, że tego niemalże dwumetrowego ogiera poskromi jedynie najwspanialszy mąż stanu. Dwóch mężczyzn z trudem utrzymuje wierzgające zwierzę. Jego ujarzmienie na oczach całego dworu byłaby nie lada wyczynem, ale wiąże się z tym ryzyko nieupokorzenia. Co postanowisz? Ujarzmij. Szanse na wywołanie zdarzenia narracyjnego. Tu będą wściekli, jeśli to weźmiemy. Plus 10 stabilności. Dobra, dajmy, może się uda. Chyba się udało ujarzmić. Dobra, mamy wzrost ludności w tym Niamien całym. Jak stoimy? Tu mamy 62 stabilności. Ale nam ta stabilność fluktuuje. No przed chwilą tu miałem stówkę. Czy pokazywało chyba, że dojdzie? Może pokazywało, że dojdzie do stówki. A proposal for your consideration. Kurczę, ci też są podpisywać o nieagresji, podejrzliwi. Nie ufają ci. Relatively dull. Ale nie mają otwarcie wrogiego nastawienia. Jesteśmy znacznie od nich potężniejsi. Babsi. No kurczę, no nie będziemy, kurczę, się zgadzać na pakty o nieagresji, no jesteście za słabi. W zasadzie, kurczę, ja powinien z was wasali zrobić z Egipcjan. Co może później zrobimy? W ogóle. Ja tą Hurakingę muszę zaatakować w ogóle teraz, albo Phaistos, ale to za chwilę jeszcze. Najpierw się umocnijmy trochę i poprawmy tą stabilność, kurczę. Pośmiewisko, kurczę. Wow. No niestety, masz Aszur będzie buntowniczy. Bo stałem się pośmiewiskiem. Dobra, żegluga opracowana. Także nowe badania można sobie wymyślić. No i co teraz idziemy? W co teraz tu iść? Fortyfikacje? Wyprawy handlowe, biuro celnika,
galera transportowa. Może te wyprawy handlowe dajmy, może do czegoś to się przyda. Zobaczymy. Dobra, przyspieszymy troszeczkę te turki. Bo i tak wszędzie budujemy jakieś budowle w tym momencie. Zobaczcie, kurde, 8 ludności mają ci Celtowie, no nieźle. 4, 6, no fajne. Fajnie z ludnością, 7 w Memphis jest, kurczę. Fajnie z ludnością stoimy. Ciekawe, ile jest w Hattuszy. W Hattuszy najmniej, 3. Aha, tutaj w Hattuszy w ogóle chyba... Tak, brak trwającej budowy. Co by tu zrobić w tym miasteczku? Dzielnicę badawczą pójdziemy, tak mi się wydaje. O, zobaczcie, tutaj 6 do badań aż będzie. Z przetwarzania z dzielnic. Aha, bo tutaj chyba już mamy jakąś dzielnicę badawczą. No i spoko. No i spoko. To chodzi. I have something here that should please us both. Co on chce? Handel. Aha, handlować chce. Handel tylko zasobami luksusowymi. Dobra, nie, handlować możemy. Moment. Dwóch gwiazdek nam brakuje. Co te gwiazdki? Aha. 5 terytoriów mamy, jakbyśmy mieli 7. Kupca, no to blisko tego jesteśmy. Tutaj też naukowca jesteśmy blisko, bo w zasadzie za chwilę pewnie będziemy mieć kolejne badanie. Szałwie sprzedaliśmy coś. No fajnie, dużo mamy, zobaczcie, perły mamy, kadzidło, herbata, szałwia, rtęć. No mamy tych zasobów, fajnie. Znowu ktoś coś od nas chce. A, ci też chcą handlować z nami. No dobra, handlować to możemy w sumie. To im będziemy sprzedawać te, wiecie. Dobra. Mamy dużo tych dóbr, także to jest akurat okej. Kapłani przyrody. Duża liczba dzielnic rolniczych doprowadziła do poznania wielu roślin, które zapewniają zdrowie. Są źródłem pożywienia, bądź mogą zostać wykorzystane jako leki. Imperium nie prowadzi wojen i jest stabilne na tyle, że możliwe będzie oficjalne usankcjonowanie statusu naszych najbardziej światłych. Bla, bla, bla. Odrzuć. Wystawić lepiej wyszkolone armie. Plus 10, aha, czyli tu plus 10 żywności, a tu zdolność bojowa plus 1. Nie, dobra, niech będzie
Niech będzie to jedzenie. No, w Aszurze tutaj skończyliśmy budowę tej dzielnicy, zdaje się, naukowej. No i zobaczcie, od razu 23 z samego Aszuru mamy. Ciekawe, jak tu w ogóle... No, 49 już mam tych badań. To jest spoko, spoko. Ładnie, coraz więcej mamy tych punktów badań naturę. To mi się podoba. Tych punktów, tych funduszy i tego też wpływów mamy dużo. To jest w porządku. Aszur jest bezczynnym miastem. Też mógłbym teoretycznie tutaj świątynię zbudować w tym momencie, tej Artemidy, tylko kurczę, ja mam dylemat, czy wiecie, czy... Bo tutaj widzicie, ja to buduję, żeby nie było lipy, nie? Ale tu jest niska stabilność, może obelisk bogów zbudujmy. Zbudujmy ten obelisk bogów. O, zaraz przejdziemy do kolejnej epoki. Dobra, kurczę, fortyfikacje chyba, nie? Posterunki zagraniczne. O, limit miast znowu będzie większy. Podbój. Dobra, dajmy fortyfikacje. I w ogóle dajmy, w końcu przyłączmy, kurczę. Do Niniwy chyba musimy przełączyć. Niniwa jak tam? 73 ma stabilności. Aszur ile ma? Aszur 58. Kurde, co oni tak słabo z tą stabilnością coś ostatnio? A, bo chyba chodzi o to, że ja się tam coś skompromitowałem może. Dobra, dajmy... przyłączenie do Niniwy tego posterunku. Tak jest. No i zobaczcie, od razu 73, kurcze, mamy przemysłu, funduszy też ile więcej. Nauka też chyba poszła jeszcze do góry. Zobaczmy, 51 punktów mamy. No to bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, tu czekamy na ten cud. Sława, zobaczcie. Jestem na trzecim miejscu w sławie. Fajnie. Naprawdę coraz lepiej to wygląda. Ta rozgrywka na tej naszej mapie tutaj. A proposal for your consideration? Nie, kurwa, nie będziemy zawierać paktu o nieagresji. Nor desirable. Ale oni się cykają nas, naprawdę. Co chwilę nam pakt o nieagresji wysyłają Egipcjanie. Dobra, w Memphis zbudowaliśmy tu, co mieliśmy zbudować. Może, kurczę, zbudujmy też tą świątynkę Artemidy. I pokazuję, że w 5 ruchów to zrobimy. Właśnie ja nie wiem, czy to możemy mieć tylko jedno, czy możemy sobie we wszystkich tych pobudować może. Ale obstawiam, że może tylko jedno. A. Dzielone projekty. Zobaczcie, 3 teraz się zrobiły. Tutaj jakby to miasto współpracowało przy budowie tego. No, ciekawe. No zobaczymy, jak to pójdzie. Bezczynne miasto mamy Aszur jeszcze. Dobra, Aszuru to już nie będziemy dawać do tego, ale dajmy może do badania też, do badaczy. O, i by było plus 5 do nauki. No, to mi się podoba. Tak, ja muszę mieć dużo tych punktów badań, kurczę. Inwestuję w naukę, militaryzacja, Sokoli Wzrok. Nie, to mnie nie interesuje w tym momencie Sokoli Wzrok.
Tak, w naukę. Zobaczcie, plus 10 do nauki, no. Tak, ja chcę, kurczę, badania tutaj szybko robić. Szybki rozwój musi być. O, mniejszości religijne. No i co tutaj możemy zrobić? Mniejszości bez podatków. Plus jeden stabilności na terytoria, jeśli teoria wyznają obcą religię. Jeśli wyznają obcą religię, plus 10. Opodatkowanie mniejszości. O kurczę. Może nie, nie wiem. Dajmy do tej stabilności bez podatku. So you're thinking that if they prefer perdition, they can get it for free? No. Fortyfikacje mamy, dobra. Congratulations on building the Temple of Artemis. Yes. It is a site of worship. Udało się. Most definitely. Even more so if you also worship marble. Udało się świątynię Artemidy postawić. Dobra, tu mamy. Elegancko. Aha, i badania teraz. Kurczę, retoryka. Biblioteka. No, retoryka wydaje się być ciekawa. Podbój. Rzemiosło. Konnica. Nie, dobra, dajmy retorykę. A zobaczcie, ile mam teraz badań. 105. To chyba dlatego, że tam jakiś bonus dostałem ze zdarzenia też. I have something here that should please us both. Handel wszystkim mi proponuje. Am I missing something? Luksusowymi, strategicznymi. Nie, nie, odmówmy. The proposal is sloppy. My answer is no. Strategicznymi nie będę z nimi handlował, bo wiecie, oni może czegoś potrzebują. A tak to wiecie, zablokuję im rozwój dzięki temu, że im nie dam tych surowców. Dobra, czyli Memphis mamy wolne i... No to w co teraz dalej iść? Myślę, że dalej w te badania będę szedł, wiecie? Niech oni stawiają mi, kurczę, te badanka. Niwa. Cześć, tutaj badań. Waszurze też w badania idziemy i tu wszędzie w zasadzie dzielnice badawcze budujemy. No i bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ja tylko może bym sobie jakieś wojsko... Tu mamy jakieś oddziały, wojownicy, okej. Okay. Zobaczmy, jakby wyglądała jakaś symulacja, jakbyśmy z tymi się chcieli naparzać. Tak sobie średnio tutaj. Pora Kinga. O, zobaczcie, ci są dość mocni. Ja bym chciał pójść już tutaj na południe, zobaczyć może co tam jest, ale... Dobra. Gwiazdka epoki odblokowana. Okej, okay, i zdaje się, że mogę przejść do kolejnej epoki. Thank you.
Ciekawe, czy da się zostać w tej epoce i dalej sobie zdobywać te punkty. Może bym sobie popunktował. Ale nie wiem, czy to ma sens. Nie, pewnie nie ma sensu. Pewnie opłaca się bardziej jak najszybciej przejść. Persowie. No trochę szkoda mi tych Persów zostawić, bo oni byli nieźli dość. Dobra, Aztekowie. Czyli, aha, do średniowiecza, czyli już tutaj przechodzimy. No. Szybkość ruchu na lądzie. Minus 20% kosztu przemysłu. No to jest ciekawe. Ołtarz ofiarny. Wiara, stabilność, wpływy. Wojownik Jaguar 33. Całkiem ciekawa opcja. Bizantyjczycy. Zobaczcie. Gwardia Wareska. 43 ataku aż. 5% funduszy na sojusz. Dla wszystkie miasta. Mistrzowie Intryg. Hipodromus. 5 funduszy na konia. Na przylegające źródło koni. Dzielnica targowa. No, Bizantyjczycy są ciekawi. O, Frankowie. Zobaczymy, co Frankowie sobą reprezentują. Ziemie korony. Plus 10% wpływów. Plus 5 nauki. Dzielnica badawcza. Frankijska jazda pancerna. No, powiem szczerze, że ciekawa opcja. Frankowie. 10% wpływu. Wydaje mi się, że to jest spoko bonus. I tutaj zobaczcie. Na dzielnicę badawczą. Skryptorium. No, wydaje się to być ciekawe też. Krzyżacy. No. Funduszy. Krzyżacy. 39 ataku. No. Krzyżacy też ciekawi, ale na pewno nie tacy jak Frankowie. Khmerowie, o. Czyli mieszkańcy dzisiejszej Kambodży. 3 punkty przemysłu na dzielnicę wytwórczą. No, kurczę, 42 ataku. Dan Wigadzia jakieś. I słonik, kurczę. Zobaczcie, z balistą jakąś. Tylko, że ja tego nie będę mógł zrobić, bo tutaj widzę już, że jakieś zasoby, których nie mam, są wymagane. Anglicy. Pułk jest silniejszy od miecza. Łucznicy angielscy. Plus 7 żywności na liczba przyłączonych terytoriów dla miasta posterunek. Twierdza. Czy ja wiem? O, Mongołowie. Ciekawe, co Mongołowie mają. 100% zysku z plądrowania na armia. Horda mongolska. Nie. Umajdzi. 5% nauki. No i Wikingów mogę jeszcze wziąć. Szybkość ruchu floty. Aha, i flota. Nie, Wikingów nie. Tutaj ktoś wybrał Imperium Gany, czyli tylko jedno imperium weszło szybciej w średniowiecze niż ja. Zobaczcie, no fundusze sobie wziął cwaniak jakiś. Mecharyści, 35 ataku. Ja wiem, no kogo by tutaj, kurczę, wziąć? Ci Aztekowie chyba też byli dość nieźli. Chociaż nie.
plus 2 szybkości ruchu na lądzie. To jest dość dobre. Bo to będę miał do końca gry. Bo ten pierwszy bonus jest do końca gry. Frankowie. Ziemie korony. Plus 10% wpływów. No to jest chyba dobre, no. Ta frankińska jazda pancerna też mi się to podoba. Ciężka kawaleria. 20 utrzymanie. No i tu też jest budynek taki do nauki. To mi się podoba. Franków, czy kurczę, może krzyżaków? ataku. Też 29 utrzymania. Ci też mają 30. Dobra, weźmy franków. Weźmy franków. Zobaczymy, czy z tej mąki będzie chleb, no. Okej, okay, także kurczę, zamieniamy Persów na franków, zobaczymy jak to pójdzie. No ale wiecie, te jednostki, które mamy tutaj, tych nieśmiertelnych, to zostaje przecież, nie? Nadal będę mógł ich robić. No i do tego dojdzie mi ta ciężka jazda frankijska, także wydaje mi się, że ciekawe będzie połączenie, nie? Ciekawe będzie połączenie. Przyjmiesz ofertę? No nie przyjmę, kurde, no. Nie rozumiecie. Nie będzie żadnych, kurczę, paktów o nieagresji z wami, lamusy. Bezczynna armia, no. Ja bym, kurczę, puścił tą armię, którąś niech oni przejdą sobie tam. Wisdom and technical innovation from earlier eras bring humankind new knowledge, and we immediately use it to find new ways to kill each other off. Greater empires build more powerful armies. But brute strength may be defeated by superior innovations. It is brains versus brawn, with ever richer cities as tempting spoils for the victor. They may have had a mighty army, but to be honest, King of the Franks sounds like something you'd eat at a baseball game. Król Franków. Jak pseudonim podrzędnego rapera? No czy ja wiem? Jako w Frankowie wkraczasz w epoka średniowieczna. Nagroda 150. Gwiazdka estety. Dobra, no i co? Czyli 16 tysięcy wpływów musimy mieć. Tu musimy mieć 32 jednostki zniszczone. Mamy 22. 22 badania. No tu badania dość szybko mi się wydaje, że dojdziemy. Fundusze 18 tysięcy. Liczba ludności 64. Dziewięć terytoriów. No i 34 dzielnice. Mamy 21. No dobra, wydaje się, że spoko wybór tych franków. Jesteśmy na trzecim miejscu, jak widzicie. Aha, w Hattuszy mamy dzielnicę. Jeszcze sprawdźmy, ile tej nauki mamy. 111. No ale tu mamy też jakieś zdarzenie fabularne, które nam podbija, zdaje się. Skryptorium.
A, dobra, na razie tego nie stawiajmy, może... Może dzielnicę badawczą kolejną byśmy postawili? Czy armię zacząć robić może? Ja sobie sprawdzę, czy tutaj mógłbym na przykład te konie... tą jazdę całą frankijską, ale nie, tego to na pewno nie będę mógł robić. Nieśmiertelnych może bym zaczął robić na przykład. Kurczę, musimy właśnie sprawdzić, co ja potrzebuję, żeby zacząć tą jazdę frankijską robić. Jazda to konnicy na pewno, ale tutaj... Kurczę, zobaczcie, ja jeszcze w odkryciach jestem mocno w tym okresie klasycznym. A przeszliśmy do średniowiecza, to tutaj... Tu będę coś musiał, kurczę, mieć. Wow, zobaczcie. Kodeks rycerski, masakra. Zobaczcie, jaka daleka droga. Feudalizm po drodze musimy odkryć. Władzę imperialną. No to daleka droga. Podbój, to teraz podbój. Idziemy w podbój, kurczę, po tym najbliższym odkryciu, jakie zrobimy. Kurczę, no dobra, no to chyba będę musiał iść w takim razie w nieśmiertelnych, nie? Czy nadal badania, kurczę, robić? Dobra, nie, zróbmy badania jeszcze dalej. Zróbmy badania, koniec tury. Gdzie jest ta armia? O, tutaj sobie jesteście, dobra. Co? Nie. Kurde, nie mogę przekroczyć ich granicy. Tędy chyba mógłbym. A tu tak naokoło muszę iść. Jaka masakra. Nie, dobra, to nie, tymi się nie ruszajmy jednak. Tych wyciągniemy. Trzy jednostki nieśmiertelnych, no dobra. Tych wyciągniemy, niech kurcze idą. Bo ja chcę tutaj, wiecie, zeksplorować ten terytorium na południu. Dobra, ci może niech... Tu mam armię i tam mam jeszcze armię, tak? Dobra. Czyli mam tak naprawdę trzy armie. Nie stacjonują. I have something here that should please. Otwarte granice z Egipcjanami. A właśnie, to mógłbym, kurczę, złożyć tym. Odmów. Mógłbym złożyć Celtom otwarte granice. Cóż, so nice to hear from you. Traktaty. A proposal for your consideration? No, spróbowalibyście się nie zgodzić. Wow! Accepted. Welcome as a warm day in winter. Zobaczcie, Celtowie. Yeah. Otworzyłem granicę i Celtowie od razu wypowiedzieli wojnę tym Egipcjanom. Trochę słabo. No ale w sumie, kurczę, błąd zrobiłem chyba, nie? Bo jedni teraz mogą się umocnić kosztem drugich. Niniwa.
Prawo do ziemi, pokaż szczegóły, no. Wspólna ziemia plus 10 żywności na liczbę przyłączonych terytoriów dla wszystkie miasta. Wprowadź ziemia dziedziczona. Umożliwia zajmowanie i łączenie terytoriów za pomocą funduszy zamiast wpływów. Aha. A to mi niepotrzebne jest w sumie, bo ja i tak mam dużo tych wpływów. Why should individual wealth and political connections determine the status of something as timeless as land? Miał więcej tej żywności, to spoko. Opracowano retoryka. Dobra, ja muszę opracować podbój, zdaje się. Z tego co kojarzę, to opracujmy. Bo chcę mieć tą konicę jak najszybciej. Kurczę, dlaczego on... ja jestem tak kurwa osaczony tutaj jakoś przez tych Celtów, że nie mogę nawet po ludzku przejść. Kurde no. Niepotrzebnie dawałem te otwarte granice. I have something here that should please us both. Nie będziemy handlować wszystkim. Zaraz w ogóle wam zamknę granice i się skończy wasza wojna z Egiptem. No bo wiecie, to jest niekorzystne w sumie, jeśli któryś z nich wygrają, to będą mieli dwie prowincje, nie? A tak mają po jednej, no to praktycznie nie istnieją, nie? Kurczę, ja chcę... O, dobra, to tak możemy przejść. Ja chcę po prostu zeksplorować, co jest na tym południu. Dobra, to tym już, kurczę, tam nie idźmy. Bezczynne miasto. No, co tu ciekawego dla mnie macie? Magazyn. Akwedukt może zróbmy, bo coś słabo tu ze stabilnością stoimy. Albo bibliotekę. Albo szkołę. Dobra, zróbmy akwedukt. Od niczego. Co? Nasze imperium liczy już wiele miast i cieszy się okresem pokoju, jednak choć mieszkańcy nie trapią się okropnościami wojny, martwi ich coś innego. Społeczeństwo ogarnął lęk, a rynki huczą od plotek. Niesie się wieść o przerażającej zarazie, pustoszącej całe dzielnice, której zbroczone ofiary przykute są do łóżek. Co robić? Kurde! Obostrzenia! Zobaczcie, obostrzenia! Zignorować. Szansa na zły rezultat. Lekarstwo może okazać się groźniejsze od choroby. Plus 10 stabilności przemysł. No dobra. Zróbmy blokadę. Trochę stracimy produkcji, ale trudno. Dobra, ta nasza armia się rusza. Ja jeszcze w tym odcinku chciałbym, kurczę, wam chociaż trochę pokazać tego, co tutaj jest. Dobra, ci to niech, kurczę, nie wiem, niech stacjonują może tu. Dobra, dobra, zobaczcie, jedziemy sobie. No dobra, to sobie przeszliśmy. Wiecie co, ja jednak cofnę tym
Hetitom. So nice to hear from you. Te otwarte granice. Enough is enough. Our treaty is now over. No, koniec naszej umowy i koniec. Nie będzie tutaj wojowania. A proposal for your consideration? Co? Udostępnienie map. A, chciałbyś. Odmów. Neither interesting nor desirable. With 5 research quarters, you're going to run out of questions to answer. A pleasure to see you again. O, zobaczcie. Over there. Let's go. Kurczę, i tu już jest koniec. Let's go! March! Tu jest ziemia niczyja jakaś, kurde. Don't fall behind. Tu jest taka ziemia niczyja. Tu trzeba jakiś posterunek zbudować. Plus 15, zobaczcie, właśnie, przemysł. 12, 10. Dobra, zbudujmy tutaj posterunek. Dobra, ja będę w tym momencie kończył odcinek. Zapiszemy sobie tutaj rozgrywkę. Frankowie. Po 8 odcinku. Zapisz. Dobra, jeśli odcinek Wam się podobał, no to zachęcam oczywiście tutaj do subskrypcji mojego kanału, do stawienia łapki w górę pod tym filmikiem, do ewentualnie komentowania, podpowiadania, no żebyście tutaj też, nie wiem, coś powiedzieli, jak się Wam rozgrywka podoba, ewentualnie co robię źle, bo pierwszy raz, tak jak mówiłem już wcześniej, gram w tą grę, no ale wydaje mi się, że na razie całkiem nieźle idzie, nie? Zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda, no. Ale Celtowie, zobaczcie, te cwaniaki tutaj zdobyli. To będę musiał z nimi wojnę jeszcze jedną przeprowadzić, już widzę. Żeby im to odbić, ale może nawet dobrze, że to od Celtów będę odbijał, a nie od tych, szarych. No dobra. W takim razie z mojej strony to będzie wszystko. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!